Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś, drodzy państwo, znowu o chrześniaku premiera, najbardziej bezczelnym z ministrów w rządzie PiS, mowa o Januszu Cieszyńskim, który 6 maja skończył 35 lat. Kilka tygodni temu, kiedy opowiadałem państwu o nim po raz pierwszy, było o nim głośno, ponieważ... Chciał dokonać zakupu w dziwnych, przy dziwnej specyfikacji 400 tysięcy laptopów dla. Nadal ta transakcja jest realizowana dla młodych Polaków po, tuż przed wyborami. To podobno jest, nie ma nic związku, nie ma żadnego związku z kampanią wyborczą, no ale niech sobie wie, że kto chce. Nagłośnienie sprawy z laptopami chyba sprawiło, że wybrano 14 ofert i się zrobiło cicho, ale teraz znowu jest głośno, ponieważ Cieszyński wybrał bez przetargu, wskazał na ofertę, kto obsłuży płatności M Obywatela wskazał na Bank Gospodarstwa Krajowego z którym do niedawna był związany jego ojciec to jest bank państwowy sprawa ma trochę, jest bardziej skomplikowana i będziemy do niej wracać ale na początek patrzcie na to i przypomnijcie sobie jeszcze raz kim jest Janusz Cieszyński to jest syn kumpla Mateusza Morawieckiego ale nie tylko, bo jest najbardziej znany i najbardziej kojarzony z kilku bezczelnych interesów Odszedł w sierpniu 2020 roku z Ministerstwa Zdrowia, gdy okazało się, że podpisał umowę na zakup respiratorów od Andrzeja Izdebskiego. To jest ten słynny koleś powiązany z bezpieką, zarówno prl jak i PiSowską. Chodziło o handlarza bronią, który. Za 1241 respiratorów Cieszyński zgodził się zapłacić około 200 milionów złotych, i większość tej kwoty przelał tuż po podpisaniu umowy umowy na, na, ten, na ten zakup. Handlarz dostarczył tylko około 200 aparatów, ale zupełnie innych niż te, do których się zobowiązał. Cieszyński kupował też po cenie kilkukrotnie wyższej niż normalne maseczki z podrabianymi certyfikatami od słynnego znajomego minister, ministra Łukasza Szumowskiego. Co więcej, to, no, to nie był tylko taki problem kupił też znacznie mniej respiratorów od KGHM-u. Tu znowu Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że przepłacił. Ponad dziesięciokrotnie za. Dziesięciokrotnie, tak, drodzy Państwo? Dziesięciokrotnie za respiratory, które się do niczego nie nadają. Zostały po kupieniu posumieszczone w jakiejś tam rezerwie, a Cieszyński milczy. W każdym razie, no po tej całej transakcji, tym skandalu, przypomnijmy, że tego handlarza podobno, podobno zmarł, podobno go skremowali, ale to z dużym naciskiem na słowo podobno. Zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia. Umowy, znaczy te wątpliwości najwyższej izby kontroli, nazywa zemstą polityczną Banasia. Twierdzi tylko, że podpisywałem umowę z kontrahentem, który był zweryfikowany przez instytucje odpowiedzialne za weryfikację wiarygodności podmiotów. Czyli, krótko mówiąc, komplet, z bezpieki zarekomendowali go i dali mu tak zwaną dupokretkę. Podpisałem na towar, który był wtedy potrzebny, także w mojej ocenie tutaj nie ma powodu, żeby przepraszać. Co więcej, kiedy y, będzie już uczciwa kontrola, uczciwa prokuratura i uczciwe służby, wrócimy do tej rozmowy, ponieważ y, zarówno na przykład ja, jak i Tomek Schweigert y, mamy kolegę, który w tamtym czasie wysłał do Ministerstwa Zdrowia ofertę na respiratory, które już były. Były fizycznie. Nie było problemu, żeby je sprzedać, ale nikt nie był w ministerstwie zdrowia zainteresowany. Po prostu koledzy, janusz Cieszyński i jego koledzy chcieli po prostu zwyczajnie kupić te respiratory, których nie było od słynnego pana Izdebskiego. Został ministrem cywilizacji. Cy 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 tej, teraz tej cyfryzacji i pamiętajcie, patrzcie mu na ręce, ponieważ on się teraz ma zajmować wyborami. On będzie tym jedynym człowiekiem, który będzie miał dostęp do nagrań z komisji wyborczych. E... Pamiętajmy też, że kiedy już się stało jasne, że to jest dwałek, ten zakup. Cieszyński zwlekał z działaniami windykacyjnymi, aby słynny nasz handlarz, co się tam skremował ze wstydu, mógł uciec z kasą. I nie jest prawdą, że w tamtym czasie, tak jak wspomniałem, nie można było dostać respiratorów. Można było. I. Powiem w ten sposób. Najciekawsze jest to, co oświadczył Kaczyński po tym, jak został wicepremierem. Oświadczam, że po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 roku mogę oświadczyć, że decyzja o skorzystaniu z firmy ENTK została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie zastrzały przeciwwskazania do podjęcia takiej współpracy, napisał Kaczyński. Pytanie jest, na co poszły pieniądze, które ukradziono przy okazji tej transakcji. Tak trzeba patrzeć, dlaczego Kaczyński trzyma, nad, trzymał nad tym parasol ochronny. Przypominam, drodzy Państwo, że do tej pory nie wiadomo, z jakich pieniędzy PiS finansował swoje bandyckie napady Pegasusem na przeciwników politycznych, bo nie finansowano działania Pegasusa z pieniędzy budżetowych. E... Późniejsze zakupy, zamówienie sprzętu, który odliczono od zadłużenia tej firmy NK, to jest po prostu żart. Tak naprawdę poza zwrotem gotówki, która została tam oddana z tych, co nie zostało wydane, państwo nie uzyskało żadnych pytań, pieniędzy. No i... Tak jak wspomniałem, pytanie: na co naprawdę zostały wydane pieniądze, które przelał Cieszyński? Ciekawszym wałkiem jest transakcja zakupu 30 respiratorów od KGHM-u, którą też firmował Cieszyński. To jest to, o czym Państwu przed chwilą wspominałem. Sprawy też opisała Gazeta Wyborcza w czerwcu 2020 roku. Za 30 respiratorów ministerstwo zapłaciło KGHM-u 3,5. 3, ponad 3,5 miliona złotych, czyli ponad 119 tysięcy za sztukę. To prawie 12 razy więcej niż wycenia ten produkt producent e, e, tego, bo który oferował je wówczas w internecie za 2,3 tysiące dolarów, czyli około 10 tysięcy złotych. Najlepsze jest jednak to, jak wspominałem, że te respiratory nie miały żadnego zastosowania do leczenia COVID-a. To były prymitywne urządzenia, e, które po prostu się do niczego nie nadawały i według Najwyższej Izby Kontroli. Nie nadawały się one nawet do użytku doraźnego. Te respiratory w ogóle nie miały żadnych wymaganych certyfikatów. Trafiły od razu do Agencji Rezerw Materiałowych. Nie miały polskiej instrukcji, paszportów technicznych, bez których sprzętu medycznego nie można po prostu używać. I miały też przeterminowane czujniki tleny. Ich przydatność skończyła się w marcu 2019 roku, tuż przed transakcją. Pod protokołem odbioru tych rzeczy z tymi certyfikatami podpisał się właśnie Cieszyński, nie miał żadnych zastrzeżeń. I pamiętacie teraz ten słynny paragraf? O bezkarności przestępstw urzędniczych z 2020 roku, który PiS próbowało uchwalić. I właśnie według informatorów Gazety Wyborczej to właśnie Janusz Cieszyński stał za próbą wprowadzenia tego paragrafu w życie. Według, Cieszyński, według NIK Cieszyński mógł popełnić przestępstwo z artykułu 296, kodeks, paragraf 3 kodeksu karnego. To przestępstwo popełnia się przez, cytuję, nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, i podlega kaza pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. I to właśnie Cieszyński chciał sobie uchwalić taki paragraf. E, no i tu, jak wspominałem, Cieszyński zwala te winy na polityczną zemstę Maria, Mariana Banasia. Jak wspominałem, skąd on się wziął? No wziął się stąd, że ojciec Cieszyńskiego, Przemysław, Karierę zaczął robić za rządów PiS. Był kurierem Solidarności Walczącej, czyli pracował właśnie z ojcem Mateusza, Kornelem Morawieckim i też z samym premierem. Tak jak wspominałem, e, e, Pamiętajcie, że Morawiecki to jest taki konfabulant, który opowiada o takich mrożących krew w żyłach, opowieściach, jak mu SBC kazali, to są oczywiście nieprawdziwe opowieści, kopać grób. Tego nikt nie potwierdza. Zresztą przelawienie kłamstw Matusza Morawieckiego, to dopisywanie się sobie tej przeszłości kombatanckiej z czasów PRL, to jest tylko drobna śmiesznostka. Cieszyński wtedy się schował na parnaście miesięcy i odnalazł się teraz, właśnie w 2021 roku, jako specjalista od informacji. Ciekawostką przyrodniczą jest to, że jego żoną została niedawno Wanda Buk, córka generała Tadeusza Buka, szefa wojsk lądowych, który zginął w Smoleńsku. Cieszyńskiego, jak wspominałem, cechuje bezczelność, po kilkunastu miesiącach nie pojawiania się publicznie widać, że nad nim popracowali psycholodzy, widać, że on został potrenował. Zachowuje się teraz jako osoba, która przeszła szkolenia i ma taką manierę bycia demonstrowania swojej wyższości. Pokazuje, że przynależy do wyjątkowego klubu ludzi mających wiedzę i władzę. Klubu, którego on się teraz czuje ważnym członkiem. Ten materiał robię nie bez powodu, ponieważ razem z Tomkiem Schweigertem odkryliśmy, że pan Janusz Cieszyński interesuje się nami. W związku z tym to jest taki zacznę, takie przypomnienie komunikatu, że teraz, skoro on się interesuje nami, my będziemy się z Tomkiem interesować Cieszyńskim. Te 400 tysięcy laptopów, które on teraz kupił od 14 firm, to jest małe miki przy tych rotach, które on teraz będzie robił. Pierwsze to jeszcze wrócę do tej nowej decyzji, czyli tego, że transakcje będzie teraz obsługiwało. Ten po prostu to jest to to, to, jest, to, to jest to, że on podjął decyzję. Że Bank Gospodarstwa Krajowego, ale tak naprawdę też w oparciu o Blik, będzie tutaj dysponował tutaj tą aplikacją MOBY, znaczy obsługiwał tą aplikację MOBYWATEL. To niby jest wszystko państwowe, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i też o kontrolę nad informacjami, nad tym, w jaki sposób kto będzie kontrolował informacje z tych transakcji. Wrócimy jeszcze do tego największym teraz problemem z Cieszyńskim jest to, że otrzymał on ogromne uprawnienia do przeprowadzenia i nadzorowania wyborów parlamentarnych. Ja przypomnę, że to, że on się tam wycofał z tego z tego urobienia tej specyfikacji pod konkretną firmę, tej specyfikacji, o której mówiliśmy, to właśnie wynikało z faktu, że zobaczyli zainteresowanie za duże mediów i postanowili właśnie obdzielić wszystkie firmy. No bo jak wszyscy, wszystkie 14 dostało po prostu udział w realizacji tego ogromnego zlecenia na laptopy, to po prostu nie ma kto ma rodzić, każdy dostał kawałek tortu, wszyscy będą siedzieli cicho. Ale warto, naprawdę warto popatrzeć, co w tej chwili tak naprawdę robi Cieszyński. Ej, wróćmy do tego, o czym mówiłem Państwu dwa miesiące temu. Tylko Ministerstwo Cyfryzacji będzie miało dostęp do nagrań z lokali wyborczych. Cieszyński jako minister, w drodze rozporządzenia, będzie określał lur spisu wyborców i sposób sporządzenia spisu wyborców oraz jego aktualizacji. Donald Tusk słusznie zasugerował, że Cieszyński może być jedną z osób, która będzie dla PiS fałszować wybory. Dlaczego? Jak? Bo stanie się on wyłącznym dystrybutorem nagrań, które dołączone będą do protokołów komisji. Mąż zaufania, to jest cytat, Usuwanie niezwłocznie po przekazaniu z urządzenia rejestrującego. Oraz wszelkich, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych nośników pamięci, na których został zapisany. A mózg zaufania pozostaje posiadaczem, czyli po prostu oddają im materiały i mają obowiązek zlikwidować kopie. Bardzo ciekawe, dlaczego niezwłocznie, prawda? Z kolei resort cyfryzacji usuwa te dowody po stwierdzeniu ważności wyborów. A kto będzie teraz według nich orzekał o ważności wyborów? Oczywiście będzie to orzekała pisowska Izba Sądu Najwyższego, którą specjalnie powołano. To jest taki klasyczny układ zamknięty którego ma strażnikiem jest facet, który się boi i musi się bać zmiany władzy, żeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za wałek na respiratorach. Trudno o lepszą motywację do tego, żeby fałszować wybory. To naprawdę mówimy o człowieku, który ma dużo załucami i dostaje gigantyczną władzę. Naprawdę system, w którym oni zrobili, który oni dzisiaj zrobili, w którym wszystko, cała uczciwość wyborów i cała kontrola nad tym procesem późniejszym jest złożona w ręce jednego człowieka, który bardzo, ale to bardzo ma osobisty interes w tym, żeby władza się nie zmieniła, ponieważ wtedy będzie mu groziła odpowiedzialność karna. Weźcie to państwo pod uwagę. Do Krześniaka premiera Janusza Cieszyńskiego będziemy wracać. Szanowni Państwo, w, oprócz tego oczywiście klasycznie w, polecam w, Historię Bez Cenzury. To jest magazyn, którego jestem. W, Autorem i, jednym, i wydawcą w tym numerze Polski Podbój Szwecji, jak Zygmunt III Waza wyprawiał się na Sztokholm. Zygmunt III Waza, człowiek, którego większość Polaków kojarzy jako facet z kolumny Zygmunta, a tak naprawdę to jest jeden z wybitniejszych polskich władców. Niedoceniany pomimo tego, że miał takie sukcesy, że był jedynym, któremu hołd składał rosyjski car Wassyr Szujski razem z braćmi, zdetronizowany, bo zdetronizowanym. Przez Polaków, ale bardzo, bardzo to fakt boli Rosjan i to między innymi jest faktem, że między innymi pewnie dlatego nie ma tej historii mocno wyeksponowanej u nas ani w podręcznikach, ani w mediach, dlatego że Rosjanie bardzo nie lubią, jakim ktoś przypomina, że car został obalony przez Polaków, że był przez lata w polskiej niewoli, aż zmarł tutaj. Niektórzy mówią, że został otruty. Ja się skłaniam do tej wersji, bo akurat to był 1612 rok a kilka miesięcy po tym dziwnym zgonie na tron wstąpiła dynastia Romanowów. I chodziło o to, żeby w Polsce nie było nawet byłych carów. E, historia bez cenzury, e, tutaj też ma e, bardzo mocny materiał redaktora naczelnego Aleksandra Pińskiego, prywatnie mojego brata, Sekret Bogactwa Kościoła. Oprócz tego polecam e, 224 Portal, którego... E, i którego jestem redaktorem naczelnym. Na tym portalu jest lista ponad 1062 afer, szanowni państwo, pisowskich afer od, od 2015 roku. Wpadnijcie, przeczytajcie, udostępnijcie. Do zobaczenia.